Co tu robicie? A ten co, z księżyca zleciał? Składamy dary wszechbogów, się rozumie. I wy możecie go o pomoc prosić. Znaczy, jeśli macie odpowiednie dary, bo naszymi wzgardził i klątwę na całą wieś rzucił. Wszechbóg, powiadacie. Pierwsze słyszę. Jakieś nowe bóstwo? A właśnie, że stare! Już nasze dziady go czciły. Mówią, że to było tak. Rosław z Rodnika przyszedł tu chrust zbierać. A tu nic tego, nic owego! Z podziemi głos słychać, co ofiar i posłuszeństwa żąda. Od tego czasu przychodzimy tu z darami, a w zamian Wszechbóg w opiece nas ma i od złego chroni. Właśnie widać. Co jest nie tak z waszymi darami? Nie kpijcie. Widzicie przecież, że same ochłapy żeśmy przynieśli. Przed wojną nawet psu bym ich nie dał. Ale co zrobić? Takie czasy. A będą jeszcze gorsze. Wszechbóg powiedział, że póki nie dostanie chociaż połcia słoniny i beczki piwa, rzeki zapełnią się żabami, a plony zeżre nam jakaś szkarańcza. Mógłbym się za was wstawić u tego bóstwa. Coś mi mówi, że znajdziemy wspólny język. No, spróbować chyba nie zaszkodzi. Żeby się z nim rozmówić, musicie stanąć przed ołtarzem i zakrzyknąć: Wszechbogu, pomóż nędznikowi w potrzebie! Obcego może posłucha. Wszechbogu, pomóż nędznikowi w potrzebie, uprzejmie proszę. Czemu naruszasz spokój mej boskości, śmiertelniku? Bo chcę, żeby wasza boskość cofnęła klątwę, którą właśnie rzuciła. Ci chłopi naprawdę nie mają... Albo przyniosą godne dary, albo nadejdzie susza, gradobicia, trzęsienia ziemi i lawiny. Dziękuję. Lawiny? Tu? Niby skąd? Nie odpowiada. Trudno. Dokończymy rozmowę, jak go znajdę. Głos dochodził gdzieś spod ziemi. Coś tu jest. Powinienem użyć okna. Co? Ktoś śmie niepokoić moją boskość? Geralt z Rivii. Bardzo mi miło. Spodziewałem się, że Wszechbóg ma cielesną postać, ale nie podejrzewałem, że aż tak wielką. Nieźle się spasłeś kosztem tych biedaków. Od razu kosztem. Przecież w zamian im pomagam. Błogosławię. Rozgrzeszam, daję rady. Wierz mi, ludzie tego potrzebują. No i opiekowałbym się nimi dalej, ale nie dotrzymują umowy. Składają w ofierze jakieś nędzne resztki, które odjęli od ust własnym dzieciom. A ty jeszcze rzucasz na nich klątwę. I nie zdejmę jej, póki nie przyniosą godnych darów. Co? Mam się zadowolić z siadłym mlekiem i miarką prosa? Nie ma mowy. Powiedz im to. Od dawna siedzisz w tej norze? Od 100 lat. Była zima. Schroniłem się tu, zrobiłem ognisko. Na tyle duże, że płomień sięgnął szczeliny i podpalił krzaki na górze. Rozkaszlałem się od dymu i nagle słyszę jakiegoś chłopa. Głos znikąd woła. Cud! No i tak zostałem bóstwem. Raczej pasożytem. Może i tak. Bo kim są w takim razie Freja i Melitele? Przecież też nic nie dają w zamian za modły i ofiary. A ze mną można sobie przynajmniej pogadać. Mam lepszy pomysł. Po prostu cię zabiję. Myślisz, że... Śmiertelniku? Zobaczymą boską! Ten umrze! Ah!
Co nowego? Mam dobre wieści. Bóg umarł. To był zwykły potwór, który wykorzystywał waszą naiwność. Wyście głodowali, a on obrastał w kolejne podbródki. Coś ty najlepszego zrobił! Wszechbóg przestrzegał! Mówił, że jeśli jego zabraknie, wszystkich nas śmierć czeka! Chodź, Trzebor, powiemy reszcie. Tylko wspólna modlitwa nas uratuje.